Ta pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Obmowa, wyśmianie, oszczerstwo. Tak łatwo skazać kogoś językiem, pozbawić go dobrego imienia. Panie Jezu, pomóż mi, tak jak Ty, cierpliwie i z pokorą serca znosić fałszywe oskarżenia i ośmieszenia. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Można powiedzieć sobie sercu: Jezu, ufam Tobie. I wraz z Nim się ciężar problemów. Może one nie znikną, ale w ich bieganiu nie będzie sam. Panie Jezu, pomóż mi brać na siebie wraz z Tobą wszystkie Twoje problemy. Pada pod krzyżem. Człowiek, nawet dorosły w życiu duchowym, bywa często jak dziecko. Panie Jezu, pomóż mi jak najrzadziej upadać i zawsze podnosić się w upadku zła i grzechu. Swoją matkę. Nie jedna nieprzespana noc, mnóstwo trosk, rozterek, a nierzadko i łez w chwilach radosnych i smutnych. Wspieraj mnie i pomagaj mi, bo sama nie dam rady. Piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Przyjaciel to ktoś, na kogo zawsze można liczyć. Żeby jednak mieć przyjaciół, najpierw trzeba samemu stać się przyjacielem dla ludzi. Panie Jezu, postaw na mojej drodze życiowej jak najwięcej ludzi życzliwych i dobrych. Pomóż stawać się przyjacielem dla innych. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca Nieba, płakać za grzechami.
akcja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Postawa Weroniki, jej odwaga i poświęcenie dla Jezusa są dowodem, że męstwo i wierność kochanej osobie to najpiękniejsze cechy w życiu kobiety. Panie Jezu Chryste, spraw, aby współczesne dziewczyny i kobiety coraz bardziej upodobniały się do świętej Weroniki w postawie otwartości serca i poświęcenia dla drugiego człowieka. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kiedy wydaje ci się, że już pokonałeś jakiś grzech, jakąś słabość, nagle okazuje się, że zło powraca do ciebie niczym bumerang. Tak działa szatan, który widząc uporządkowane sumienie, robi wszystko, by na nowo je ubrudzić, splamić grzechem. Panie Jezu, pomóż mi walczyć z wszelkimi pokusami, zwłaszcza gdy pojawiają się one po spowiedzi i modlitwie. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Krzyżu cierpienie, krzyżu zbawienie, krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie może, raz pojąć może. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Zdarza się, że gdy się nam coś nie powiedzie, pojawiają się osoby, które próbują nas pocieszać. To dobrze, że takie osoby są. Panie Jezu, bądź ze mną, abym w Tobie znajdował pocieszenie i umocnienie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała. Dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Bywa, że mamy wszystkiego dość, że wszystko się wali. Ogarnia nas fala zwątpienia i żalu. Panie Jezu, pomóż mi przejmować każdą sytuację, jaką przejaw woli Bożej i bądź ze mną, zwłaszcza wtedy, kiedy wszystko zacznie mi się dosłownie walić na głowę. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Jezus szat obnażony. Szacunek i uznanie ma trwałe, może wzbudzać jedynie ten, to postawą i zachowaniem da świadectwo swojej godności jako osoby. Panie Jezu, pomóż mi fascynować innych nie wyglądem zewnętrznym, ale pięknem ducha. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, przyczyń się za nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Gdy ktoś bliski zada bolesny cios złośliwym słowem bądź haniebnym czynem, wówczas czujemy się fatalnie. To rzeczywiście bardzo boli. Jezusa też bardzo bolało,
że do drzewa krzyża przybyli go ludzie, których przecież przyszedł zbawić. Panie Jezu, pomóż mi cierpliwie znosić ból zadawany mi przez bliskie osoby. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Miłość to gotowość do poświęcenia się aż po cenę własnego życia dla drugiej osoby. Miłość nie ma nic wspólnego z egoistycznym pragnieniem posiadania drugiej osoby. Prawdziwa miłość wolna jest od zazdrości i egoizmu. Prawdziwa miłość wyraża się w służbie, w byciu dla drugiej osoby. Panie Jezu, naucz mnie tak kochać innych, jak Ty mnie umiłowałeś, oddając za mnie życie na drzewie krzyża. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Widok bliskiej osoby, która przeszła straszną mękę, musi być okropny. Ten widok z pewnością przeszył bólem w serce Maryi, kiedy zdejmowano z krzyża ciało jej syna. Ona jednak nie rozpacza. Nie wrzuca Bogu tego, co się stało. Panie Jezu, pomóż mi nawet w najtrudniejszych momentach mojego życia nie tracić nadziei. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Grób. Tu spotyka się śmierć i życie. Po Wielkim Piątku przyjdzie czas na niedzielę zmartwychwstania. Tak jest i w naszym życiu. Po trudach i cierpieniach przyjdzie radość i pokój. Krzyż ma nas zahartować, wzmocnić naszą duszę. Kiedy jednak to się już dokona, zawsze przychodzi chwała zwycięstwa, który przynosi zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, która współcierpiała,